To było na początku wojny. Mówiono nam, że musimy oddać, jak to określano, poradziecki złom. Byliśmy w awangardzie tych, którzy oddali czołgi T-72, mówiono o migach, mówiono o czołgach twardych. Mówiono, że tak naprawdę jest to nam niepotrzebne, dlatego, bo będziemy przyzbrajać się na nowoczesną broń. Później mówiono, że powinniśmy oddać armatochaubice Krab. Mówiono o kilkunastu sztukach. Całkowitej ciszy, bez informowania opinii publicznej, oddano kilkadziesiąt sztuk. W sposób, o którym nie poinformowano opinii publicznej nigdy, przekazano na Ukrainę samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe OSA. Czy Państwo kiedykolwiek słyszeliście o tym, bo oficjalnie poinformowano opinię publiczną o tym, że oddajemy także ten sprzęt? Proszę Państwa, wiele tego typu rzeczy dzieje się w ciszy, w absolutnej ciszy. Rozbrajamy się na potęgę. Mówi się, że się dozbrajamy, ale jest to dozbrajanie przez rozbrajanie. W tej chwili na tapecie mamy Leopardy. 14. Podobno kompania czołgów 14 Leopardów ma trafić na Ukrainę. Oczywiście mówiono o tym, że będzie to w koalicji. Międzynarodowa koalicja zmontuje co najmniej kilkadziesiąt czołgów, liczono, że będzie ponad 100, i te czołgi już nie poradziecki złom, tylko nowoczesne czołgi zostaną przekazane na Ukrainę. Na ten moment okazuje się, że tylko my i Brytyjczycy przekazujemy czołgi. Ktokolwiek przekazywałby jakąkolwiek broń, my jesteśmy w awangardzie. Proszę Państwa, chciałbym być jasno zrozumiany. Nie jestem przeciwko pomocy Ukrainie. Ukraina walczy. Ukraina jest ofiarą tej wojny. Katem są Rosjanie. Chcieli, zawsze będę to podkreślał, tej wojny Amerykanie. Kilka dni temu premier Chorwacji powiedział, że jest to wojna zastępcza dla Stanów Zjednoczonych. Rozległo się na świecie wielki larum. Proszę Państwa, czy premier Chorwacji powiedział cokolwiek, co nie byłoby prawdą w tym zakresie? O tym, że jest to wojna zastępcza dla Stanów Zjednoczonych, pisał w tajnych notatkach do Condoleezzy Rice, jak pisaliśmy w naszej książce Nie nasza wojna, a także Strefa zgniotu, pisał sam William Burns. Wtedy ambasador amerykański w Moskwie, a dzisiaj szef CIA. To ten człowiek pierwszy raz udzielił takiej informacji, zakamuflowanej, zaszyfrowanej, tajnej, która wyciekła. Potrzebujemy wojny zastępczej. Jeżeli Ameryka ma ocalić swoje jestestwo w Europie, musi mieć wojnę zastępczą. Gdzie? Najlepiej na Ukrainie. Jak to zrobić? Zbliżyć Ukrainę do NATO. Rosja musi zareagować. Tak jak Ameryka zareagowała w 1962 roku, kiedy Rosjanie zamontowali rakiety na Kubie. To William Burns jest autorem tych słów, nie premier Chorwacji. A zatem skąd to larum? Tak, to jest wojna zastępcza dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są beneficjentem tej wojny. Ta wojna jest kołem zamachowym amerykańskiej gospodarki. W wyniku tej wojny nawet amerykański gaz kupują Niemcy. Już nie rosyjski, nie jakikolwiek inny, amerykański. Trzeba mieć świadomość tego, co dzieje się w tle, tego, jak bardzo niestety łatwo oszukiwać opinię publiczną. My wszyscy się spieszymy, gdzieś biegniemy. Możemy patrzeć tylko po wierzchu. Jeżeli ktoś nie ma czasu, by spojrzeć w głąb, daje się łatwo zwodzić, oszukiwać. Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość, że dozbrajamy się przez rozbrajanie. To już nie chodzi tylko o poradziecki złom, jak mówiono do niedawna. To chodzi tak naprawdę o wszystko, co mamy najnowocześniejsze. Mówi się o tym, że za kilkanaście miesięcy będziemy potęgą militarną, że będziemy mieli wiele czołgów, innego sprzętu, absolutnie najnowocześniejszego, że będziemy potęgą. Niektórzy twierdzą, że już nią jesteśmy. Proszę Państwa, porozmawiajcie z żołnierzami. Na pewno macie wśród rodziny, macie w gronie znajomych, przyjaciół. Porozmawiajcie. My to robimy. Sprawdzamy, weryfikujemy, jakże różnią się te opinie od tego, co przekazują nam w mediach głównego nurtu. Z lewej i prawej strony sceny politycznej. To są dwie alternatywne rzeczywistości. Ta, którą opinia publiczna obserwuje w mediach, i ta, o której mówią żołnierze. Dozbrajanie przez rozbrajanie. Proszę Państwa, w sytuacji, w której, jak to mówiliśmy nie jeden raz, pojawiłby się jakikolwiek inny konflikt w innym punkcie świata, gdy zmienią się amerykańskie priorytety, gdy zmieni się władza, gdy zajdą jakieś okoliczności, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zostajemy totalnie rozbrojeni. Dlaczego nie uczymy się z historii? W 1939 roku nasi sojusznicy wystawili nas do pierwszej linii, bo sami kupili czas. Próbowali ten czas ugrać. Nie wykorzystali go tak, jak liczyli, ale wykorzystywali go na dozbrajanie. My ten czas,
który w tej chwili mamy. Bo zgadzam się, że to, że w tej chwili płaci krwią Ukraina, jest dla nas lekcją i czasem byśmy się dozbrajali. Problem w tym, że my tego czasu nie wykorzystujemy na dozbrajanie, tylko na rozbrajanie. Wasalizacja Polski na rzecz Stanów Zjednoczonych jest tak wielka, że trudno to wyrazić słowami. My już nawet nie próbujemy udawać, że realizujemy polską rację stanu. Realizujemy absolutnie interes amerykański. W filmie Powrót do Jedwabnego pokazujemy taką scenę, w której Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris tłumaczy. Zakładam, że w perspektywie dekady przyjdzie taki moment, bardzo trudny w polityce międzynarodowej, w którym my będziemy musieli uznać te żydowskie roszczenia, wieloset miliardowe, za mniejsze zło. Bo bez pomocy z zewnątrz nie poradzimy sobie, tak trudna będzie nasza sytuacja międzynarodowa. Już wtedy, a nagrywaliśmy tę rozmowę w 2019 roku, było wiele znaków na niebie i ziemi, które wskazywały, że ta sytuacja może być w perspektywie trudniejsza niż na tamten czas. Od tamtej pory minęły 3 lata i ta sytuacja jest trudniejsza. Od tamtej pory mieliśmy kłamstwo wszechczasów, szaleństwo COVID i wojnę na Ukrainie. Także Niemcy pokazują swoją prawdziwą twarz. To już nie jest przyjaciel. To już jest ktoś, kto pobrzękuje meandrami historii i kto mówi o tym, że jeżeli będziemy rozmawiać o reparacjach, to porozmawiamy także o granicach. Złowróżbne echa niedalekiej przeszłości wracają. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Sytuacja międzynarodowa rzeczywiście od czasów naszej rozmowy z Jerzym Kwaśniewskim zmieniła się absolutnie. I rzeczywiście zbliża się ten moment, w którym ktoś powie sprawdzam, w którym Żydzi, tak jak to wieszczy Jerzy Kwaśniewski, nie w oparciu o jasnowidzenie, tylko w oparciu o twarde dane, powiedzą, musicie zapłacić. Czy to jest niemożliwe? Czy jest niemożliwe, że poprą ich w tym momencie Amerykanie, na których scedowaliśmy absolutnie wszystko, całe nasze nadzieje i których każde polecenie realizujemy z naddatkiem? Tak to wygląda. Czy jest możliwe, że wtedy, kiedy będziemy szczególnie potrzebować ich pomocy, powiedzą dobrze, ale wy najpierw, jako państwo demokratycznie, wywiążcie się ze swoich zobowiązań. Musicie zapłacić potomkom popomordowanych, a jeśli was nie stać, zapłaćcie w inny sposób. Jak? Jak mówi Jerzy Kwaśniewski w filmie Powrót Jedwabnego, przekształceniami własnościowymi. Czy ja coś wymyślam? Czy to, co mówię, to jest fantastyka? Jeżeli ktoś tak myśli, wygooglujcie sobie Państwo wypowiedź Antonego Blinkena sprzed 2 miesięcy, gdy sekretarz stanu USA mówi o tym, że Polacy musicie zapłacić, potomkom popomordowanych. Nie mówi tego bardzo wprost, ale mówi to bardzo jasno. Wy, jako naród, który przyczynił się do Holokaustu, musicie zapłacić. To pobrzmiewa z ducha tej rozmowy, tej wypowiedzi. Wy jesteście potomkami katów, a tam są potomkowie ofiar. To wynika wprost, jasno, z wypowiedzi sekretarza stanu Antonego Blinkena. Można powiedzieć, odnosi się wprost do słów swojego poprzednika Mike'a Pompeo, który dokładnie to samo mówił w Warszawie. Musicie zapłacić. Czy więc naprawdę trudno wyobrazić sobie sytuację, w której my potrzebujemy tej pomocy, bo jesteśmy totalnie rozbrojeni. Nie mamy, proszę Państwa, już tak naprawdę nic. Co gorsza, nie wiemy, ile oddaliśmy. Wiemy, że dużo więcej niż mydlące nam oczy politycy zapewniają, że oddaliśmy. Mówiono, że oddaliśmy kilkanaście krabów. Dziś jest już jasne. Oddaliśmy kilkadziesiąt krabów. Armatochaubica, nasza najnowocześniejsza broń. Tak naprawdę na Ukrainę oddaliśmy więcej niż to, co zostało w Polsce. Mówi się, że oddamy 14 leopardów na początek. Ile oddamy naprawdę? Obawiam się, że będzie dokładnie tak samo jak z armatochaubicami krab. Ile jeszcze sprzętu trafił na Ukrainę? Rozmawiajcie Państwo z żołnierzami, jeśli macie w rodzinach, w gronie przyjaciół, znajomych. Powiedzą Wam prawdę, nam mówią, a my przekazujemy Państwu. Zostaliśmy totalnie rozbrojeni i rozbrajamy się nadal, patrząc jak słońce w Amerykanów. Którzy tak, dziś, przynajmniej na poziomie werbalnym, są z nami. Co będzie w sytuacji, w której zmienia im się priorytety, zmieni się rząd? Nie będą chcieli albo nie będą mogli udzielić nam wsparcia, albo powiedzą tak, udzielimy, ale pod tym warunkiem, że wy, jako państwo demokratyczne, wywiążecie się ze swoich zobowiązań. W stosunku do kogo? W stosunku do Żydów.
I tu wraca wypowiedź Jerzego Kwaśniewskiego. Proszę Państwa, kto jest mądry, uczy się z historii, najlepszej nauczycielki. My tego nie robimy. Umiesz liczyć, iść na siebie. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Stare polskie porzekadła, jakże zapomniane przez naszych rządzących. To jest niesamowite, to jest nieprawdopodobne, ale to dzieje się naprawdę. Proszę Państwa, trzeba przyglądać się tej rzeczywistości, wystawiać politykom rachunek. To jest wyjątkowy rok, rok, w którym są wybory. Rok, w którym Państwo macie decydujący głos. Jedyny taki rok na przestrzeni 4 lat. Na następne 3 lata zapomną o Państwu i będą Państwa zwodzić za nos, będą mydlić oczy. To jest jedyny rok, kiedy proszą Państwa o wsparcie. Przyglądajcie się temu, co mówią, co robią, jak bardzo kłamią, wyciągajcie z tego wnioski. Nie będę tutaj optował, namawiał, przekonywał, by głosować na taką opcję polityczną czy inną. Namawiam tylko do tego, by głosować na ludzi uczciwych, którzy bronią polskiej racji stanu. Nie jest ich wielu, ale są tacy. Trzeba ich wspierać, trzeba powiększać to grono. Nie forować kłamców z tej czy innej strony sceny politycznej. Niestety, jest ich bardzo, bardzo wielu. Proszę Państwa, nagrywamy ten program w dniu judaizmu. Ten program Państwo obejrzycie nazajutrz, czyli będzie to dzień po dniu judaizmu. Czym jest dzień judaizmu? Ten dzień to jest dzień, który ma być wyrazem wspólnego doświadczenia z Żydami, że Bóg jest jeden, a lud Izraela nigdy nie został przez Niego odrzucony. Tak nam mówią. Czy rzeczywiście mamy to pojednanie? Czy nie jest przypadkiem tak, że jest to kolejny raz wyciągnięta dłoń przez jedną stronę, ale ta dłoń, jak od wielu, wielu lat, zawisa w powietrzu? My w naszym filmie i książkach Powrót do Jedwabnego staramy się Państwu pokazać, że tak to rzeczywiście wygląda, że jest to próba nawiązania współpracy, dialogu właśnie, jednostronna. Przypomina to ten dowcip, o którym mówiłem Państwu już w tym programie, jakoby premier Morawiecki dzwonił do premiera Netanyahu i mówił: zakończmy nasze właśnie spory. Wy przestańcie od nas kłamać, my przestaniemy mówić o was prawdę. To jest żart, to jest dowcip, ale to jest fakt. Proszę Państwa, tak wygląda ta rzeczywistość. Żydzi o nas kłamią, my mówimy prawdę. O relacjach polsko-żydowskich, o historii, o tym, co tutaj się działo na polskiej ziemi i jak z nami niegodziwie, nieuczciwie postępują. Niestety, to się nie zmienia. Kiedy kilka tygodni temu słyszałem lakoniczny komunikat, który wygłosił pan Netanyahu, mówiąc o tym, że właśnie rozmawiał z premierem Morawieckim i że teraz już jest spokojny o to, że relacje polsko-izraelskie będą absolutnie wspaniałe, to włączyły się u mnie wszystkie możliwe dzwonki alarmowe. Bo tak lakoniczny komunikat, bez podania jakichkolwiek szczegółów, zapewne na użytek izraelskiej opinii publicznej, ale z punktu widzenia Polski brzmiał absolutnie złowrogo. Nie będę oczywiście w tym miejscu przypominał wszystkich argumentów, wszystkich dowodów, faktów, analiz, które zawarliśmy w 3 tomach naszych książek pod tytułem Powrót do Jedwabnego, a także w filmie. Dzień judaizmu rzeczywiście powinien być dniem pojednania, ale to pojednanie jest, próba tego pojednania jest realizowana tylko z naszej, polskiej strony. Ja nie widzę gestów przyjaźni. Widzę tylko pobrzękiwanie szabelką i elementy nacisku, a nawet szantażu. Niestety, to co robi polski rząd w kwestii wojny na Ukrainie, realizując optykę amerykańsko-żydowską, jest niestety drogą w złą stronę. W ślepą uliczkę, można by powiedzieć. Państwo Izrael dla odmiany w tej wojnie postępuje jak państwo naprawdę. Jak postępują państwa naprawdę? Realizują swój interes narodowy. Izrael jest największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nikt co do tego nie ma wątpliwości. Ale w tej wojnie Izrael mówi: my zajmujemy stanowisko neutralne. Chcemy mieć dobre relacje z Rosją. Dlaczego? Bo uznali, że jest to w interesie państwa Izrael. Uznali, że potrzebują Rosji do tego, by bombardować partyzantkę w Syrii i że choć są najwierniejszym sojusznikiem amerykańskim i także bardzo potrzebnym Ameryce, realizują swoją politykę. Proszę Państwa, żebym był jasno i dobrze zrozumiany. Nigdy nie powiedziałem i nigdy nie powiem, by nie pomagać Ukrainie. Zawsze natomiast mówiłem, by pamiętać o słowie, które jest dla mnie w tej wojnie absolutnie kluczowym. Roztropność. To jest to,
czego polskim politykom zdecydowanie brakuje. Niestety działa tutaj prawo, które pięknie opisał Cialdini w książce Wywieranie wpływu na ludzi, prawo zaangażowania, zapewne nie tylko ono, gdzie ktoś zrobi krok, potem drugi, trzeci, kolejny, a potem angażuje się bez reszty. I nawet sobie próbuje tłumaczyć i racjonalizować to zaangażowanie, nawet jeżeli widzi, że przekroczyło ono granice absurdu. Pamiętacie Państwo, jak wiele razy mówiłem o kamizelce ratunkowej. Lecicie samolotem nad Atlantykiem, powiedzą Wam, macie pod fotelem kamizelkę ratunkową, załóżcie sobie potem dzieciom. Jeżeli będzie niebezpieczeństwo, spadną maseczki tlenowe. Załóżcie sobie potem dzieciom. Nie pomożecie sobie, nie pomożecie dzieciom. My zachowujemy się jak ktoś, kto pomaga wszystkim dookoła, ale zapomina o sobie. Dlaczego nie uczymy się z historii? Roztropność to jest to, czego mi brakuje. Przecież mówiłem także i o tym, że nasz święty, który ma z tysiąclecia, mówił: nie dajcie sobie nigdy nikomu wmówić, że jakiekolwiek inne ludy i narody mają pierwszeństwo przed narodem polskim, dla was, dla Polaków. Nie dajmy sobie tego wmówić. Dokładnie w tym samym duchu mówił święty Kolbe, który zwracał uwagę na niebezpieczeństwo ze strony Żydów. Dlatego choć jest świętym, którego świętości kwestionować nie sposób, Żydzi do dziś mają go za antysemitę. On mówił o tym: jestem kapłanem, jestem chrześcijaninem, ale jestem też Polakiem i mam polskie serce. I widział to zagrożenie ze strony Żydów. Dlaczego nie uczymy się z historii? Dlaczego nie uczymy się od mądrych ludzi? Pomagać, wspierać, tak, ale roztropność. Nie ma tej roztropności. Proszę Państwa, jesteśmy w awangardzie oddawania absolutnie wszystkiego. I jeśli przyjdzie zły czas, oby nie przyszedł, ale niestety wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje to, co pisaliśmy w książce Strefa Zgniotu i nie nasza wojna. Ta wojna nie będzie dogasającym ogniskiem, będzie zarzewiem większego pożaru. Dziś nie jesteśmy w tym odosobnieni, choć wtedy mówiono: nie, absolutnie nic takiego nie będzie. Na początku wieszczono, że Ukraina padnie w 5 dni, potem mówiono: Rosja na kolanach. Dziś nikt już tak nie mówi. Dziś mówi się o tym, że będzie to potężna wojna, która może być nawet zarzewiem konfliktu światowego. Nie jesteśmy na to gotowi. Nie jesteśmy gotowi na jakikolwiek trudny czas. Proszę Państwa, jest bardzo wiele tego typu elementów, które w domenie publicznej są jawnym kłamstwem. My próbujemy na miarę bardzo skromnych sił i możliwości w tych programach, w książkach, przekazywać Państwu to, czego nie słyszycie z lewej czy z prawej strony głównego nurtu, medialnego czy politycznego. To się nazywa niezależność. Na koniec, jak zawsze, proszę Państwa o wsparcie. Kończymy budowę portalu, zbieramy jeszcze środki, brakuje nam około 10%. Liczymy, że razem z Państwem zbudujemy takie miejsce, które jeśli znikniemy stąd, tak jak już znikaliśmy, bo nas likwidowano, po filmie Powrót do Jedwabnego zniknął kanał, zniknął film. Nie było żadnej dyskusji, nie było dialogu, bo dialog strona żydowska rozumiała jako likwidację kanału. Zamiast usiąść do dysputy, do dyskusji, zmierzyć się na argumenty, byście Państwo mieli możliwość oceny, kto mówi prawdę, jakimi dysponuje argumentami, kto naprawdę mordował Żydów w Jedwabnym, dlaczego wykreowano mit o polskim mordzie w Jedwabnym, na czym to wszystko polega, dokąd to zmierza. Dlaczego nie ma ekshumacji? Dlaczego tak bardzo nas nienawidzą i tak bardzo kłamią na nasz temat? Moglibyśmy pokazać tony dokumentów, tony materiałów, relacje świadków, tych, którzy z nami są, ale także tych, którzy zapisali to, co widzieli, co przeżyli w swoich wspomnieniach, kronikach, które przekazali swoim następcom, następnym pokoleniom. Dotarliśmy do takich dokumentów. Moglibyśmy pokazać, jak kłamią o nas w świecie, jak Duńczyków przedstawia się jako bohaterów, a Polaków jako morderców. Dlaczego? Bo Duńczycy, mówią, uratowali swoich Żydów. Tak uczą młodzież amerykańską na 3 poziomach nauczania. W szkole podstawowej, średniej i także wyższej. Każdy młody Amerykanin uczy się właśnie takiej lekcji. Holokaust, lekcja Holokaust, nauka o Holokauście. Jak to było z tymi Duńczykami? Poddali się bez jednego strzału. Parlament duński normalnie funkcjonował, nie mieli tylko polityki zagranicznej. Mieli aprowizować wojsko niemieckie. Nie mieli żadnej okupacji. W 1944 roku, przypomnieli sobie, mamy tutaj kilka tysięcy Żydów. Niemcy wysłali komunikat: zbierzcie się w jednym miejscu i gdzieś was wywieziemy, ale możecie zapłacić. Chodziło już tylko o pieniądze. Wiedzieli, że wojna przegrana. Żydzi zapłacili Niemcom, a potem na oczach Niemców duńscy rybacy, zarabiając także, wywieźli
do pobliskiej Szwecji, kilkanaście kilometrów przed Bałtyk. Zarobili na Żydach Niemcy, zarobili na Żydach Duńczycy. Nikt niczym nie ryzykował. Świetny biznes dla Niemców, dla Duńczyków. Proszę Państwa, dziś Żydzi przedstawiają Duńczyków jako bohaterów, bo ocalili swoich Żydów, a Polacy to mordercy, naziści. Bo nie tylko nie ocalili swoich Żydów, ale przyczynili się do ich Holokaustu. Tak się przedstawia to w Stanach Zjednoczonych. Moglibyśmy w uczciwej debacie o tym wszystkim porozmawiać, o tych kłamstwach. Żydzi nie chcą debaty. W takim dniu, jak Dzień Judaizmu, którym nagrywamy ten program w ten dzień, obejrzycie go Państwo nazajutrz, to jest dobry moment, by zaapelować taką debatę. Uczciwą debatę w programie na żywo, gdzie będą media takie i inne, żebyście Państwo mogli wyrobić sobie zdanie. Do tej pory Żydzi unikali tego jak ognia. Jedyne, co mogli robić, jedyne, co robili, co mówili, to używali magicznego słówka, antysemityzm i zamykali jakąkolwiek dyskusję. Nie wolno o tym mówić. Nie wolno mówić o prawdzie, bo to antysemityzm. Do tego to się zbiegało, tak to wyglądało. Proszę Państwa, jeżeli uznajecie, że możecie nas wesprzeć, pokornie, jak zawsze, na koniec tego programu to prosimy. Na stronie sumniński.pl znajdziecie Państwo informacje, jak to wygląda. Kończymy zbierać na nasz portal. Szykujemy się do tej decydującej bitwy z YouTube'em, który zlikwidował nasz kanał absolutnie bezprawnie, łamiąc własne regulaminy i własne prawa. Będzie to bezprecedensowa bitwa. Potrzebujemy do niej Państwa wsparcia. Ja mam świadomość, że dziś dzieje się wiele złego. Jesteśmy po szaleństwie, kłamstwie wszechczasów nazwanego COVID-em. Tuż obok, po sąsiedzku, mamy wojnę. Na zachodzie też nie mamy przyjaciół. Mówi nam się o tym, że do drzwi puka kryzys wszechczasów. Mówi się, że jest to wynik wyłącznie wojny. Otóż nie. Jest to wynik głównie szaleństwa covidowego, ale wojny też, w którą zaangażowaliśmy się, można powiedzieć, bez reszty. Jedyne, czego jeszcze nie ma, to żołnierzy polskich na Ukrainie. Ale proszę Państwa, nie brakuje już takich, którzy widzieliby żołnierzy polskich na Ukrainie. Bo jeżeli mówią, oddajmy wszystko, co mamy, oni walczą za nas. Nie, oni walczą przede wszystkim za siebie. Trzeba mieć tego świadomość. Tak jak my w 1939 roku walczyliśmy przede wszystkim za siebie. W Wielkiej Brytanii nikt nie mówił, oni walczą za nas. Wykorzystywali ten czas, który mieli. My tego nie robimy. Proszę Państwa, to są niesamowite rzeczy, że nie uczymy, nie pobieramy nauk z tego typu doświadczeń własnego i innych narodów. Trzeba mieć tego świadomość, że powinniśmy ten czas wykorzystać na to, by się dozbrajać, a nie rozbrajać. To jest bardzo ważne, to jest fundamentalne. W tym roku wyborczym musicie Państwo o tym rozmawiać z tymi, na których chcecie głosować. Jak oni to widzą dalej? Jak oni sobie to wyobrażają? Czy rzeczywiście Polska jest dla nich priorytetem? Czy rzeczywiście najpierw założą kamizelkę ratunkową sobie, a nie wszystkim dookoła, a sobie na końcu? Nie będzie już wtedy czasu. Nie będzie możliwości, by tę kamizelkę założyć. Proszę Państwa, w tego typu programach będziemy Państwu także w tym roku podawać wiele szczegółów, informować o tym, o czym nie będą informować gdzie indziej. Będziemy pisać kolejne książki, realizować nowe kanały. Strefa Zakazanej Prawdy. To jest nasz kanał, który proszę już w tej chwili o subskrybowanie. Niedługo ten kanał uruchomimy. Pokażemy w nim wiele elementów także z nieodległej przeszłości, o których Państwo nie znacie prawdy. Ktoś to musi robić. Wierzymy razem z Tomkiem Budzyńskim, że przetrwaliśmy bardzo trudny czas nie po to, by wygodnie żyć, ale po to, by mówić o takich rzeczach. Nie waham się nazywać tego misją. Jeżeli Państwo uznacie, że możecie wesprzeć nas w tej misji, jak się już rzekło, pokornie proszę o wsparcie na stronie sumniński.pl, tak byśmy już niebawem mogli uruchomić nasz portal i przystąpić do kolejnej batalii. Jeszcze raz powiem, wiem, że jest Państwu ciężko. Jest dzisiaj wiele rzeczy, które są złe, niepewność jutra. Ale kluczem do zrozumienia tej rzeczywistości jest informacja. Wierzę w to głęboko, że jeżeli Państwo będziecie doinformowani, a nie dezinformowani, będziecie wiedzieli, jak w tej rzeczywistości się poruszać, jak postępować i także to, gdzie leży prawda. Do zobaczenia już niebawem. Dziękuję z całego serca. Z Panem Bogiem.